Jacek, jak ci? Dobrze, nawet można powiedzieć bosko. Krzyża wyprościć na chwilę? Fajne te ławki. No i dobrze, że nam nie pada, tak jak wczoraj. Dobrze skończyło padać. Ty, a tyś dzisiaj nie miał przyjść z sąsiadką na nagrywanie? Z sąsiadką? Po co? Znaczy, 28 maja dopiero przyjdę z sąsiadką, bo jest Europejski Dzień Sąsiada. Wiesz, to musiałem trochę wstać, bo chcę zobaczyć na kaczki. No. Kaczki są, woda jest. Nie boisz się, że cię porwie? Nie, nie mam takiej. Chyba byś mnie ratował, nie? Oczywiście, że tak. Tak, jakbym się przedarł przez siatkę. To jest dość bezpieczne. Dobrze. Także może... mogę sobie tu przychodzić. A ja mam dzisiaj fajny wiersz a propos relacji i kultywowania tradycji. Jak chcesz posłuchać, to ci go mogę nawet poczytać. Tak, to chcę, ale może usiądziesz. No, otóż to. Wiesz, wiem, że jak jest czas na leżenie, to też jest czas na robotę, także zaś mnie tak nie musisz poganiać. Dobrze. Ja już jestem przygotowany też do życzeń. To mam nadzieję, żeś się kapkę przygotował, bo ja mam dzisiaj wiersz, drodzy Państwo. Właśnie, może się przywitajmy. Dzień tak. Dobry. Dzisiejszy... Małgorzata Sztaler-Furmaniuk i Jacek Pożycki. Tak. Witajcie Państwo. Dzisiejszy wiersz autorstwa Jana Chmiela o tytule Nie dumy wam spleśnieć. Posłuchajcie, roztomili. Nie dumy wam spleśnieć, kabotki, brucliki, nie dumy was zakopać, czepce i letniki. Bedymy was szkrubić, bielić i biglować. My was żywotnymi na długo zachować. Nie będziemy się gańbić, mówić po swojemu. Nie jeny w robocie, na polu, w chałupie. Będziemy se gwarzyć u nas po naszemu. U nas dziś oznaczy, że w całej Europie. Bo co mi tam na przykład taki Verzeih, Mir Hans, pardon czy excuse me? Czy nie piękniej powiedzieć prosto z mostu? Jano wybocz, albo Hanuś przeboczyłabyś mi? Tak se nawzajem przeboczmy, nie róbmy na bzdury. Raczej dłoń przyłóżmy do pługa kultury i łorejmy ten zogon pospołu uczciwie. Przewracajmy szarówkę, a skiba po skibie niech przypadłości nasze dokładnie przykryje, póki nas nogi noszą, póki serce bije. Pięknie Janka pozdrowiamy. Tam już kaj się na chmurkach se dycho, ale jego tutaj twórczość zawsze z nami jest i pięknie mu za to wszystko dziękujemy. A teraz przechodzimy do życzeń. Pierwsze życzenia z okazji urodzin. W dniu Twoich urodzin wszystkiego, co najlepsze, co dobre i miłe, co budzi uśmiech na twarzy, co kryje się w maleńkim słowie szczęście. Oraz tradycyjnych 100 lat dla Pani Ewy Wróbel ze Świętoszówki, która wczoraj, 25 maja, obchodziła swoje święto. Życzą koledzy i koleżanki z koła PTTK Ślimoki w Goleszowie. Dziś, 26 maja, urodziny obchodzi Maciej Ścieszyna. Dużo zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń, zarówno na polu osobistym, jak i zawodowym. Niech kolejne 3/4 przyniosą szczęście i zadowolenie. Wszystkiego najlepszego życzy rodzina Ścieszyna. Z okazji Dnia Mamy, dla najwspanialszej mamy pod słońcem. Dużo zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń życzą synowie Jacek i Rafał z Cieszyna. Jutro, 27 maja, swoje urodziny świętował będzie pan Piotr Lewandowski ze Skoczowa. Zdrowia, radości i wielu spełnionych marzeń, pomyślności oraz niesłabnącej pogody ducha, byś godził się z tym, czego zmienić nie możesz i odwagi, byś zmieniał to, co możesz zmienić. I oczywiście szczęścia, żeby ci się jedno z drugim nie pomyliło. Tego życzą znajomi. We wtorek, 28 maja, urodziny obchodzi Joanna Wawrzeczka. Dużo zdrowia i zrealizowania wszystkich planów, zarówno osobistych, jak tych na polu naukowym i społecznikowskim. Mnóstwo energii, optymizmu i chęci zmienienia świata na lepszy. Powodzenia we wszystkich działaniach życzą cieszyńscy znajomi. Również 28 maja urodziny obchodzi Szymon Kucharczyk, gitarzysta i wokalista z naszego regionu. Dużo zdrowia, mnóstwa koncertów i spełnienia wszystkich marzeń, tych osobistych i artystycznych. Wielu ciekawych projektów i super teledysków w różnych miejscach na całym świecie. Życzy ekipa OX.pl. A teraz o uwagę poprosimy panią Elę Król z Chybia. Dużo zdrowia, szczęścia, moc radości i wspaniałych przeżyć życzy Dorota Kochman. 29 maja urodziny Mo Bożena Poczorsko-Szarzec. Życzymy ci wiele radości, powodzenia we wszystkim i dużo miłości, kochających bliskich oraz beztroski długi przyszłości.
Wszystko, co piękne i wymarzone w dniu Twych urodzin, niech będzie spełnione. Koleżanki i koledzy z koła PTTK Ślimoki. Koleżowie, oczywiście. Także na dzisiaj, drodzy mili, już to wszystko je. My jesteśmy nie w Goleszowie, a w Cieszynie. Tak. Zapraszamy tutaj. Do tych kółek nad Olzą z rodzinami. Z sąsiadkami. Dziecka, prawda? Z sąsiadami, z sąsiadkami. Także pamiętajcie o dniu sąsiada we wtorek. Bierzcie ich na spacer. Pogoda ma być już teraz dobro. Tak. Można tu biegać, można proszę Państwa też wziąć kółka i tutaj sobie po prostu jeździć tam i z powrotem. Tak, albo siedzieć w tych kółkach. Tak, albo siedzieć w tych kółkach można. To co, przypominamy jeszcze króciutko, pamiętajcie, przysyłajcie do nas życzenia na adres mailowy życzenia@ox.pl. Można też przyjść z psem, spokojnie, tutaj mamy... Dzień dobry. O, ale fajny piesiek. O, dobra. No i co, mamy piosenkę, Jacek? Mamy. No mówiłaś, że będziesz śpiewać, tylko ja muszę wyjść i zaśpiewasz, nie? Muszli. Ja już tu mam jakiś rower upolowany, zaraz będę jeździć. Mów jako piosenka nas tak, czeka. Grzegorz Kozioł nagrał nową piosenkę, nowy teledysk, zaraz zobaczą i usłyszą Państwo, co to jest za produkt. Myślę, że sezon na wakacyjny przebój już się zaczął i ludzie po prostu zaczynają kręcić piosenki i śpiewać. My też musimy coś. Tak, a my bierzmy się, idziemy na spacer. No dobrze, a to nie idziemy tędy? Bo... Widzisz siatkę, widzisz Wolzę? Aha, no są tak. Kaczki, ale to jest tani grebi. Rozumiem, pływasz tak jak ja, czyli a w ogóle. My w dobra, drogę. Dobra, chodźmy, idziemy. Ale to jest szybka. To co, które kółko wybieramy? To zależy na co ja się zrobię. Życie pewnym krokiem, bo masz dzisiaj na nie wielką ochotę. Czasami w prawo, a czasami w lewo, byle by tylko minąć każde drzewo. Strony świata cztery, a pomysłów setki. Którą stronę wybrać, nie puścić manetki. Każda strona kusi, żniwem swym się chwali. Z każdej strony kupiec zachęca z oddali. A ja swoją drogę znam, nigdy już nie będę sam. Punk i reggae we mnie gra, pozytywna fala ta. Słów mnóstwo i problemów wiele. Czujesz się czasem jak diabeł w kościele. Różne myśli krążą, w głowie się kotłuje. Nie każdy swój żywot poważnie traktuje. A życie jest jak mapa, więc wyznacz swą trasę. Rzuć na luz i nie patrz już tylko na kasę. Znajdź ci swoją tęczę, wybierz trzy kolory. Ja wybrałem żółty, zielony i czerwony. A ja swoją drogę znam, nigdy już nie będę sam.